U zbiegu ulicy Świdnickiej i ulicy Kasztelańskiej w Strzegomiu trwają obecnie prace związane z modernizacją skweru. Już niedługo miejsce to zmieni swój dotychczasowy wygląd i będzie cieszyć oczy spacerujących tamtędy Strzegomian. Przebudowa tego terenu jest ściśle związana z trwającym do niedawna remontem ulicy Świdnickiej. W ramach zadania zostanie wykonana nowa podbudowa chodników, jak zostaną również ułożone płyty kamienne i kostka granitowa. Ma to na celu ułatwienie przejścia przechodniom, jak również stworzenie dogodnego ciągu dla matek z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Wykonawcą prac jest Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu, spółka z o.o. Nasadzona będzie oczywiście nowa nawierzchnia trawiasta i 6 platanów. Teren wokół pomnika zostanie oczyszczony, a drzewa skorygowane. Całość zostanie dopełniona nowymi ławkami i koszami parkowymi. Teren zielony przy ulicy Kasztelańskiej jest to ostatni skwer, który nie był zmodernizowany. Po jego modernizacji miejsce znacznie zyska na wyglądzie, a wjazd do Strzegomia zachęci podróżnych do zwiedzania miasta Strzegom. Prace potrwają do końca maja. Wykonawcą modernizacji skweru jest Zakład Usług Komunalnych, spółka z o.o. w Strzegomiu. Koszt robót wynosi około 45 tysięcy złotych.